Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku. Z tej strony Wasz ulubiony Beauty Boy Władek i witam Was w Waszej ulubionej serii na moim kanale, czyli że w Wiadomościach Kosmetycznych. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to jest to seria, w której przyglądamy się wszystkim nowościom, albo w sumie nie wszystkim, większości nowości kosmetycznych, jakie pojawiły się na rynku polskim i na świecie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie zajmuję się wszystkim raczej, tylko tym, co mnie zainteresowało. Natomiast, jeżeli pominałem coś bardzo ważnego Waszym zdaniem, no to koniecznie piszcie w komentarzach pod spodem. No i przy okazji jest to ten typ wiadomości kosmetycznych, gdzie twórca dorzuca swoje zdanie. Także jeżeli jesteście na to czuli, jeżeli się przejmujecie tym, że ktoś na przykład krytykuje coś, czego jeszcze nie miał. To nie jest to filmik dla Was, bo ewidentnie będę to dzisiaj robić. Chociaż powiem Wam szczerze, że jestem z bardzo wielu rzeczy zadowolony i myślę, że dzisiaj będzie więcej chwalenia wyjątkowo niż, um, niż krytykowania. W każdym razie będzie tego oczywiście dużo. Pod spodem znajdziecie odnośniki czasowe do wszystkiego, um, co będę dzisiaj omawiać. Także jeżeli Was nie interesuje wszystko, no to możecie sobie po prostu przejrzeć tylko i wyłącznie to, co Was ciekawi. Chociaż oczywiście zachęcam, żebyście byli ze mną przez cały odcinek. Złapcie sobie coś do picia, do jedzenia, bo będziemy tutaj długo. No i teraz bez bezbędnego jeszcze dłuższego wstępu przechodzimy do wiadomości kosmetycznych. Kochani, jak zawsze zaczynamy od Glam Shopu. To już jest taka chyba tradycja u mnie na kanale. I słuchajcie, w tym miesiącu tych nowości jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o Glam Shop, dlatego niestety nie będę się skupiać na nich za bardzo. Po prostu pokażę Wam na ekranie, co się pojawiło, w jakich odcieniach i będziemy przez to przechodzić dość szybko. W każdym razie, jeżeli chodzi o Glam Shop, tak jak powiedziałem, bardzo dużo. Dwa odcienie bazy rozświetlającej, którą nazwali również kremem, czyli że ma być nawilżające przy okazji. Tam w opisie było napisane jak lekki krem nawilżający, ale przy okazji właśnie ma w sobie drobinkę i mamy różową i złotą drobinkę. To był za długi opis, miałem mówić to szybko. Więc jedziemy dalej. Cztery sypkie folie, sześć rodzajów rzędz na pasku, sześć odcieni pudru do konturowania, siedem multichromów. 4 turbo pigmenty, 10 sypkich pigmentów, pojawiły się różne akcesoria, m.in. pędzle, magnetyczna paletka na 18 cieni lub innych rodzajów wkładów, puderniczka do wkładów na 58 mm i dwie dość ciekawe kolekcje. Mamy jedną kolekcję, która nazywa się Nude. W skład tej kolekcji wchodzą dwie palety, albo ta kolekcja się nazywa Mandala, przepraszam. Wchodzą dwie palety, jedna błyszcząca, druga matowa. Mamy tam pędzel, rozświetlacz, rozświetlacz o róż, Puder brązujący, puder zwykły, sypki do setowania makijażu, dwa błyszczyki, kredka, o ile się nie mylę, z takiego rodzaju, który nie stygnie tak jak miała zmalowana w swojej kolekcji, czyli że którą będziemy mogli bardzo długo rozcierać, która będzie bardzo przyjemnie właśnie pracowała jako cień albo jako baza pod cień. Tak jak chyba powiedziałem już, że pędzel kosmetyczny, kosmetyczka, lusterko. Tak wygląda ta kolekcja i pojawiła się jeszcze jedna kolekcja, która jest kolekcją kwiatową. W niej mamy trzy palety paletkę na trzy róże do policzków, trzy sypkie, trzy sypkie pigmenty i trzy kosmetyczki. I muszę Wam zwrócić jedną uwagę, i to jest jedyna jeszcze rzecz, e, gdzie przy Glam Shopie zostaniemy, to to, że Glam Shop, ja nie wiem, czy... E, wydaje mi się, że to od tych dwóch kolekcji. Malowałem jedną z moich klientek, ona miała akurat kupioną i tą kolekcję Nude, czy tą Mandala, dokładnie nie pamiętam, jak się ona nazywa, i tą kolekcję kwiatową. I muszę Wam powiedzieć, że jakość tych opakowań w porównaniu do poprzednich, nawet do opakowania zamalowanej, które ja, tych cieni, które, mam, które ja mam, jest niebo a ziemia. Nareszcie te opakowania i ja to mówię bardzo z ogromną dumą, że nareszcie wywarliśmy taką presję na Glam Shopie, że nareszcie te opakowania wyglądają światowo. Te opakowania wyglądają jakościowo, one wyglądają dobrze i mówię to ja, osoba, która wymaga bardzo wysokiego poziomu od swoich produktów. Jedyna moja uwaga, być może ten karton mógł być troszeczkę grubszy, bo te paletki są dość um, takie wiecie, obszerne, troszeczkę jak paletki nabli. Ale to jest po prostu taki, wiecie, side note, który totalnie nie jest ważny. Jakość tych opakowań jest niesamowita, w środku są też lusterka. Także um, na, nareszcie nastał czas, kiedy w Glam Shopie nie będę mówić fajny środek, ale niestety te opakowania sprawiają, że nie chcę kupować tych produktów. Nareszcie te opakowania są takie, na które czekałem od lat i tak samo myślę, że Wy także tutaj ogromne bla, brawa dla Glam Shopu za poprawę jakości opakowań. Jedziemy dalej, bo Glam Shop nam zajął trochę czasu. Mamy kolejną paletę z Maxmo, która nazywa się Pastel Drip. Jest to paletka na 18 cieni, 6 odcieni błyszczących i 12 matów. Jest to paletka zachowana w kolorystyce pastelowej. Mamy tam pomarańcz, róż, fiolet, zieleń. Um... Taką limonkową, można powiedzieć, zieleń, no i zieleń taką bardziej leśną, no i niebieski odcień. Mo, można byłoby, myślę, dać coś innego, może y, zamiast tych dwóch zieleni, ewentualnie na przykład żółty, tego mi troszeczkę, troszeczkę tutaj brakuje. Natomiast paletka jest prześliczna, moim zdaniem, jeżeli lubicie kolorowe cienie, ona jest bardzo ładnie uporządkowana, do, jakby każdy cień ma swój. Kolor przyciemniający, swój kolor bazowy, swój kolor rozświetlający, także można nimi zrobić bardzo fajne monochromatyczne makijaże, jak i też takie bardziej szalone, kolorowe. Słyszałem też bardzo dobre mm, opinie na temat jakości. Również jestem zadowolony z tego, jak wygląda grafika na zewnątrz. Uważam, że to bardzo, bardzo kolejny dobry punkt w marce MEXMO i powiem Wam, że po raz kolejny pluję sobie w nos, że nie odpisałem na prywatną wiadomość Angie Der, kiedy napisała do mnie, czy chce być na liście PR. Ja tych rzeczy nie potrzebuję tak naprawdę, ale z drugiej strony mam takie chcieństwo, że chciałbym mieć tą paletę. Mimo wszystko, wiecie, nie będę się o nią prosić, ale powiem Wam, że bardzo, bardzo mi się podoba. Ehm, dobra. Mio. Mio wypuściło trzy róże do policzków, albo jeden róż do policzków w trzech odcieniach, który się nazywa Cheeky Blush. Dwa z tych odcieni będą rozświetlające, jeden jest matowy. I tutaj jest bardzo ciekawa em, sytuacja, dlatego że każdy z tych róży waży em, troszeczkę inaczej. Cheeky Blush It's True. W kolorze numer 01 waży 10 gramów. Um, następny kolor Sweet Liar 02 już 9,5 g. Natomiast um, False Peach 03 już 8 gramów. Nie wiem na czym to polega. Um, być może podejrzewam, że po prostu waga niektórych um, składników do stworzenia danego koloru, pomimo, że zajmuje tyle samo miejsca, jest troszkę, troszeczkę lżejsza. Nie wiem, nieważne. W każdym razie róże wyglądają dość fajnie, jeżeli chodzi o to, co widzę w opakowaniu. Widziałem parę swatchek, y, które mi się nie podobały, widziałem parę swatchek, y, które mi się podobały, więc myślę, że tak naprawdę tutaj trzeba zobaczyć na żywo, czy one są fajne, bo zdjęcia troszeczkę moim zdaniem przekłamują nam um, to, jak te róże będą ostatecznie wyglądać, bo ja po tych zdjęciach nie jestem w stanie stwierdzić, czy one mi się podobają do końca, czy też nie. Mamy również nowości z PASE -y i jest to kolekcja Self Glow. W tej kolekcji mamy dwa bronzery, które mają po dwa wkłady. Swoją drogą mam je tutaj pod ręką, więc tak naprawdę mogę wam pokazać co i jak wygląda w środku. W każdym razie każdy z brązerów ma dwa kolory w środku i również mamy rozświetlacz, który też jest podzielony na dwa odcienie. Te produkty są wykonywane w sposobem, czy technologią back injection, czyli że wyprasowywaniem produktu prosto do opakowania. Dzięki czemu tam, o ile się nie mylę Pigment lepiej się rozkłada, zapewnia nam lepsze blendowanie produktu na twarzy, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jak, o co chodzi z tą technologią, ale muszę Wam przyznać, że to są bardzo, bardzo fajne produkty. Zacznijmy, może, od brązerów. Jak widzicie, z aktualnym moim samą z aktualnym moim e, samoopalaczem są na mnie troszeczkę takie przyjazne, aczkolwiek to są bardzo, bardzo przyjemne, właśnie fajnie blendujące się brązery, z których jestem zadowolony. E, być może wymieniłbym trochę tutaj kolory i wstawił ten ciemniejszy z tej paletki tutaj, a ten jaśniejszy tutaj, żeby to było. Tak jak wiecie, bronzer dla jaśniejszych osób z takim cieplejszym, chłodniejszym odcieniem i dla ciemniejszych osób z cieplejszym, chłodniejszym odcieniem. Aczkolwiek um, nie ma to najmniejszego znaczenia, bo również można sobie założyć, że to będzie jeden kolor na zimę, drugi kolor na lato. Natomiast ja Wam powiem, że ja te bronzery mam już o wiele, o wiele dłużej niż te bronzery były dostępne w sprzedaży, dlatego że, tak samo rozświetlacz, dlatego że ja dostałem je do testowania jeszcze zanim one w ogóle zostały puszczone, żeby dać swoją opinię, czy one są fajne, czy nie, co by można było zmienić i tak dalej, i tak dalej. A powiem Wam, że nic nie chciałem zmieniać. Bardzo, bardzo przyjemne bronzery. Będziemy się nimi bawić w najbliższym odcinku. Za chwilkę Wam opowiem jeszcze, jakie kosmetyki tam będziemy testować. Także szykuję się taki filmik z polskimi kosmetykami w najbliższą środę. Natomiast jeżeli chodzi o rozświetlacz, rozświetlacz znowu, powiem Wam tak. To jest dość ciemny rozświetlacz. To jest rozświetlacz dla osób, i ja napisałem ogólnie tu do PS, że ten rozświetlacz, czy będzie miał jeszcze drugą wersję tak jak bronzery, dlatego, że te kolory na mnie kiedy nie miałem samoopalacza, niestety żaden z nich nie był wystarczająco jasny. Oni powiedzieli, że jest to bardzo podobna formuła do tego ich rozświetlacza, który już mają, który jest w jaśniejszym odcieniu więc tak naprawdę rozszerzają tylko i wyłącznie kolorystykę dla osób, które właśnie wróciły z wakacji um, które są bardziej opalone, żeby również miały opcję rozświetlacza, który dla nich z kolei nie będzie za jasny, także jest to nie może dla takich najbardziej bladych osób rozświetlacz, natomiast przy moim aktualnym stanie Opalenia ja muszę sobie mieszać te dwa kolory, bo ten jaśniejszy już dla mnie też jest delikatnie za jasny. Także um, delikatne opalenie za Wam wystarczy, żeby móc korzystać z tego rozświetlacza. A ten rozświetlacz jest przepiękny. Jest bardzo intensywny, bardzo gładki. Kocham tą formułę. Jest bardzo przyjemna, taka bardzo kremowa. Jest śliczna, bez żadnych problemów się rozprowadza na twarzy. Bardzo mi się podoba. Uważam, że to są trzy świetne produkty z marki PSS. Zwłaszcza ten rozświetlacz bardzo, bardzo mocno mi przypadł do gustu. Dalej pojawiła się nowa paletka w Ingrid, i o ile ja za Ingrid nie przypadam, przez to, jakie osoby one oni wybierają do swoich współprac. Ale tutaj muszę im przyznać, że jestem znowu pod ogromnym wrażeniem. Widzicie, w tym odcinku bardzo dużo chwalenia. Jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem, że marka drogeryjna, która moim zdaniem nie jest jakaś najfajniejsza, wyszła z tak fajnym i moim zdaniem też odważnym, rzadko spotykanym pomysłem, jak paletka w totalnej szarości. To się, paletka się nazywa Shades of Grey i to nawet nie są brązy, które byłyby e, zaszarzone, takie chłodniejsze, tylko to są autentycznie szare cienie, którymi możemy zbudować najbardziej szary, gotycki makijaż, jaki chcemy, ehm, więc myślę, że ten, ta paletka Jeffrey'ego Stara. Cremated ma teraz bardzo dobrego konkurenta. Widziałem ją na żywo. Nie dotykając co prawda matów, dotknąłem natomiast błysków, bo byłem ich ciekaw. Powiem Wam, że również byłem zachwycony błyskami w sklepie. Bardzo, bardzo przyjemny. Zwłaszcza te jaśniejsze kolory były takie bardzo fajne, drobinkowe. Te ciemniejsze były troszeczkę bardziej takie delikatne. Natomiast nadal bardzo, bardzo fajne. Uważam, że kolejny produkt z polskich marek, który jest wart uwagi. Jedyne co, troszeczkę nie rozumiem czemu opakowanie ma żółtą etykietę. To się mi trochę gryzie i naprawdę nie pasuje mi do vibeu tej palety. Aczkolwiek wszystko inne w środku jest moim zdaniem świetne. Także, brawo, przynajmniej coś Ingrid zrobiliście dobrze. Jeżeli chodzi o Vibo i o Lovely, to tak naprawdę oni mieli dość sporo nowości. Przy Vibo, przy Vibo powiem tylko i wyłącznie o dwóch. Mamy puder Aqua Mist, który zawiera w sobie kolagen morski, dzięki czemu ma być produktem takim, wiecie, nawilżającym, a przynajmniej nie przesuszającym. Nie wiem jak to tym razem będzie, pamiętam kiedy Vibo już wypuściło puder pod oczy z kolagenem morskim. Był bardzo suchy, także nie mam jakoś tutaj dużej nadziei. Również pojawił się błyszczący topper o właściwościach powiększających usta. Także jeżeli lubicie błyszczyki typu właśnie takich. Powiększających usta, to być może Wam się ten spodoba. Ja osobiście ostatnio polubiłem ten, znam także jak on mi się skończy, a już jest praktycznie na wykończeniu, to być może zaopatrzę się w ten. Um, I zauważyłem też, że ostatnio też chyba jest taki spory trend błyszczyków powiększających. Nie wiem, czy się mylę, dajcie mi znać, aczkolwiek mi się wydaje, że sporo ich się ostatnio pojawia. Tak jak sticków do twarzy, ale o tym porozmawiamy za chwilkę. Um, z Lovely pomijam większość nowości, o większości w ogóle powiedziałam ostatnio, w poprzednim odcinku. Pomijam te, których nie umówiłem wcześniej, opowiem Wam tylko o jednej paletce, która się nazywa Hey Beauty Eyeshadow Palette. Jest to paletka na sześć jakby wkładów, albo nie wkładów, dlatego, że również jest wykonana tą samą technologią, jak te produkty z PSE, czyli, że back injection prosto do opakowania. I jest to słuchajcie, paletka do oczu i do twarzy. I faktycznie możemy tam znaleźć produkty, które mogą nam posłużyć jako róż, bronzer, czy rozświetlacze, jak również i wiecie, brąz na oko, czy brzoskwinią róż na oko i rozświetlenie na powiekę. Także Fajnie, że jest wielozadniowa. Jeżeli jest podobnej jakości jak produkty z PSE, -y, tak samo przyjemnie się rozkłada na twarzy, bez plam, bardzo tak przyjemnie do kontrolowania i tak dalej, no to myślę, że ta paletka również może być bardzo przyjemna, Powiedziałem trzy razy przyjemnie. Ostatnio w poprzednim filmiku również miałem problem z powtarzaniem się, za co was przepraszam, ale w każdym razie być może to jest fajna opcja. O ile jakość jest taka sama jak w PSE, -y lub nawet lepsza, to wtedy jak najbardziej jestem na no, tak. Bel Hypoallergenic wypuścił kolekcję produktów pod nazwą aloe, które zabierają w sobie SPF. E, mamy hypoalergiczny ochronno, ochronny krem koloryzujący do twarzy z SPF 15. Jest to taki po prostu es, e, wiecie, BB krem, mówiąc e, bardziej szeroko pojętym językiem, bo nie wiem, czy krem koloryzujący od razu w naszej głowie tak wiecie, dzwoni jako BB krem, ale na opakowaniu jest napisane BB krem. E, dostępny będzie w czterech odcieniach. Nie będę się tutaj bardzo skupiać na właściwościach. Oczywiście ma być lekki, ma przy okazji chronić przed promieniowaniem Słonecznym, odżywiać skórę ym, i tak dalej. Zawierał sobie Aloes. No, miałem się nie skupiać, ale się trochę zgupiłem. Idziemy dalej i mamy tutaj hy Hypoallergenic Aloe. Eye Concealer SPF 20 i tutaj mamy, mamy już mieć kamuflująco ochronny korektor pod oczy, czyli że z takim dość mocnym kryciem. Przy okazji, to SPF jak na kosmetyk pod oczy, makijażowy jest dość wysoki, także jeżeli nakładacie swój SPF, taki wiecie, wasz codzienny, o którym dzisiaj też wam powiem o jednym produkcie, i później na to kładziecie jeszcze coś, co wam ten SPF podbija, no to to jest fajne jak najbardziej, także. Także jestem za, natomiast zawsze Was uprzedzam, żebyście, no i tak jak myślę zresztą każdy, żebyście nie używali tylko i wyłącznie makijażu jako Waszego głównego SPF-u, bo to będzie za mało po prostu. Natomiast jako dodatek, jak najbardziej na tak. I jeszcze się pojawił Aloe Pressed Powder, czyli prosowany puder SPF15, ta sama um, linia, to jest to puder matująco ochronny. W dwóch kolorach, a jeżeli nie powiedziałem, to korektor również jest w dwóch kolorach dostępny, co jest trochę mało ilością kolorów, ale... No trudno, w ogóle tak zaczytuję sobie uszy, e, włosy za uszek, bo te włosy były takie długie. Um, no nieważne. Dalej idziemy do My Secret i te nowości wypatrzyłem znowu jak zawsze u Daniela Sobieśniewskiego. Mamy sześć nowych odcieni takich błyszczących pigmentów prasowanych. Kiedyś już My Secret miało tego typu produkt, wszyscy się nim zachwycali. Poszedłem zmacać go w sklepie i byłem trochę zażenowany tym, że to był tak słaby produkt. No i ten produkt zniknął ostatecznie z półek. Natomiast teraz wystąpiło, pojawiła się, wystąpiła, pojawiła się jego tak naprawdę nowa odsłona. Mam nadzieję, że już tym razem w dobrej jakości. Kolory mi się bardzo podobają, także zajrzę do sklepów zobaczę czy to będzie się um, fajnie słoczowało, być może coś sobie zakupię. Pojawiły się również nowe cztery pomady, czy inaczej jedna pomada w czterech odcieniach, pomada do brwi, zapomniałem powiedzieć. No i również się będzie pojawiać mydełko Brow Soap, Brow Soap Up. Tak się nazywa, taka gra słów. so up, browso up. E, czyli mydełko do brwi, takie jak się pojawia wszędzie cały czas. Mm, dobrze, mm, dalej mamy kolekcję z Magdą Pieczonką. To nie jest jakaś gorąca nowość. Ja akurat tą kolekcję również dostałem ostatnio. Jest to kolekcja z AA Wings. Tutaj proszę bardzo, macie Magdę Pieczonkę. Te produkty będziemy testować również w nadchodzącym filmie środowym. W składzie tej kolekcji mamy podkład, mamy korektor, mamy szminkę taką różowo-niudową, mamy tuż do rzęs. I mamy taki bardzo delikatny satynowy rozświetlacz, także będziemy się tym zajmować, dlatego tego dzisiaj jakoś mocno nie opisuję, no może poza tuszem tego nie będę używać, ale resztę postaram się użyć w jakby 100%, także tego dzisiaj nie będziemy po prostu omawiać. No i przy okazji wysłali mi również puder Dust Matte Loose Powder. To chyba nie jest nowość, dlatego że ona również nie znajduje się tutaj na broszurce wśród produktów Magdy Pieczonki. Aczkolwiek mam, więc będziemy testować. Jeszcze dzisiaj dosłownie również przyjechały do mnie produkty z Ekocery, które wysłała do mnie drogeria Kokolita. I są to dwa pudry pod oczy. Jeden z nich jest pudrem jęczmiennym, który jest takim bardzo jasnym beżowym kolorem. Drugi puder to puder ryżowy, który jest delikatnie różowy w opakowaniu i zawiera drobinki. Ten jęczmienny drobinek nie zawiera. A Jeszcze tutaj na takiej karteczce od Koholity jest napisane, że w wersji ryżowej ten puder jest wzbogacony o kwas hialuronowy, więc podejrzewam, że dla osób z bardziej słodkarością się nada, a z kolei z tej wersji jęczmiennej mamy kofeinę, więc będzie nam troszeczkę te oczy... Pobudzać. No i również, tak jak powiedziałem, w tym teście polskich marek będziemy testować sobie te pudry pod oczy, zobaczymy czy się nam będą sprawdzały. Także już mniej więcej wszystko wiecie, co będziemy testować, tak myślę. Jeszcze z polskich marek Wam tylko pokażę. Dostałem jeden z błyszczyków, które wyszły na Eveline Cosmetics. Um, z Eweliny, no, z Eveliny Kosmetycznej. Um, te błyszczyki są dostępne w, o ile się nie mylę, sześciu odcieniach, jednym przedroczystym i później pięciu kolorach takich, wiecie, po prostu kolorowych. One się nazy nazywają Diamond Glow Lip Luminizer i powiem wam, że przedostawałem go na sobie, bo po prostu nie miałem nic nawilżającego pod ręką i stwierdziłem: Dobra, zobaczymy sobie, um, jak on się będzie prezentować, czy będzie nawilżający. I powiem wam, że to jest taki bardzo, bardzo fajny. Ja jestem zachwycony osobiście tym błyszczykiem, nawet jestem w szoku. W każdym razie jest to właśnie fajnie nawilżający błyszczyk, bardzo gęsty, który bardzo jakby konkretnie siedzi na tych ustach, w sensie on się nigdzie właśnie przez tą gęstość nie rozlewa, ale przy okazji nie jest klejący, jest dość komfortowy na ustach, pomimo, że trochę go czuć. Natomiast jest bardzo komfortowy na ustach i ten kolor, który ja tutaj mam, kolor numer 04 Raspberry Sorbet, jest przeprześliczny. Ma delikatną ilość krycia, jest taki półkryjący. W opakowaniu niby ma złote drobinki, ale ich na ustach nie widać. Natomiast bardzo, bardzo mi się podoba ten produkt. Aktualnie kosztuje z tego, co widzę, 12,74 na promocji, jest tak, że mogę go Wam polecić. Osobiście mi się bardzo przyjemnie sprawdza i wrzucam go do koszyka. Do koszyka, do kuferka. I jeszcze również pojawił się puder sypki odbijający światło, której należy do serii Warriette. Również widziałem na YouTubie, że zbiera dość pozytywne opinie. Jest to puder matujący, który zawiera bardzo delikatne drobinki w środku, więc dlatego odbija światło. Um, I ostatnia jeszcze rzecz, o której Wam chcę powiedzieć, i również coś, o czym będziemy rozmawiać troszeczkę e, dokładniej w filmie już środowym, bo chcę przed makijażem zrobić z Wami pielęgnację. Ostatnio cały czas mi mówicie, że mam bardzo ładną cerę. Ja Wam cały czas odpisuję, że to jest zasługa pielęgnacji, bo bardzo się staram, żeby ta cera była ładna. Mm, no i e, zaczęliście się pisać powoli, żebym w takim razie na ten temat nagrał film, więc może nie będę robić takiego oddzielnego, tylko wrzucę e, te e, produkty, które ja aktualnie używam. Do tego odcinka w środę. Natomiast pokażę Wam tylko coś, czego Wam właśnie nigdy nie pokazywałem, a uważam, że powinienem był wspomnieć wtedy, kiedy to wychodziło. Wydaje, się mi, wydaje mi się, że miesiąc albo dwa miesiące temu marka Kosibella, czyli że sklep tak naprawdę polski, taka drogeria internetowa z przede wszystkim pielęgnacją, ale również innymi kosmetykami, wypuściła swoją własną markę, która się nazywa Skintra. Ja po raz pierwszy słyszałem o tej marce od MS Doncelity, czy Miss Doncelity, jakkolwiek chcemy to nazywać. I w każdym razie ja wybrałem sobie trzy produkty z tej marki i powiem że jestem zachwycony. Ogólnie mam tych takich produktów bardzo fajnych pilnacyjnych Wam do pokazania jeszcze więcej, ale konkretnie ze Skintry, czyli że z nowej marki Cosybelli, mam tutaj Let Your Skin Drink Up, czyli że um, taki krem prebiotyczny nawilżający, Boże, to jest takie cudo, ma tak cudowną konsystencję przyjemną, tak fajnie on jest do cery, takiej mieszanej troszeczkę, um, czy normalnej. Tak lekko siedzie na skórze, ale przy okazji konkretnie na wilże tutaj jest e, co jeszcze? Niecynamit 5%, tak jak powiedziałem, prebiotyki. E, azeloglicyn, nie wiem cokolwiek to jest, ale też brzmi mi fajnie. Filtratę 15%. E, Galactomites, ferment. Nie zapoznawałem się z opisem za bardzo, bo po prostu zacząłem go używać i jest prze, prze cudny. E, mamy też Destruktor, jest to e, taki. E, Kwas, który jest złuszczający, czy produkt, który, inaczej, całoroczny peeling kwasowy, o w ten sposób, Mogłem po prostu przeczytać z opakowania. Mamy tutaj kwas migdołowy 20%, Teranexamic Acid 20%. Y Konik, kodzik, Acid 1% i witamina C 1%. Bardzo, bardzo przyjemny, bardzo fajnie, skutecznie, ale też delikatnie złuszcza na skórek, przynajmniej mój na skórek, na mojej cerze. I mam jeszcze serum Reviver, które używam na noc. Znowu mam tutaj ten ferment um, Galactomyces, um, filtrat 30%, czyli że chyba jest go dość dużo. Laktobionowy kwas, wydaje mi się, że tak to powinienem przeczytać w 2%. I azeloglicin. Ok, mogłem się bardziej przygotować, akurat do tych produktów. Um, 10% tego Azelon. A jest to serum rewitalizujące. Ogólnie te produkty mi się tak fajnie sprawdzają, że. No, jestem zachwycony również. Ale jedźmy dalej, bo um, o tym będziemy jeszcze rozmawiać, a ja mam wrażenie, że ja za bardzo wszystko tutaj chwalę. Ale dobrze, tak naprawdę w ten sposób skończyliśmy już wszystkie nowości, jeżeli chodzi o Polskę, więc będziemy przechodzić do nowości. Zagranicznych, których jest jeszcze więcej niż polskich. W ogóle było bardzo dużo nowości polskich, a i tak pominąłem sporo. Hmm, dobra, Władek skup się na opowiadaniu, a nie na o swoich opowieściach o sobie. <laughs> Jedziemy do nowości zagranicznych i zaczniemy może od holiki, holiki. Taki dosłownie szybki update. Mój ulubiony filtr przeciwsłoneczny Waterproof Sangel z Aloesem. Został wydany w nowej wersji. Aktualnie mamy to dostępną, tylko i wyłącznie delikatnie mniejszą wersję, która ma 70 ml zamiast 100, ale Holika Holika napisała do mnie wiadomość, kiedy marudziłem na ten temat na Instagramie, że to jest na razie po prostu prowadzone jako taka światowa opcja. Za chwilę się zacznie polska produkcja i również wróci w wersji 100 ml, także jak najbardziej OK. Ja tutaj też nie narzekam, bo tego nie kupiłem sam, dostałem to w prezencie od kokolity znowu. Także również bardzo dziękuję, natomiast co chciałem Wam powiedzieć, jak usłyszałem, że mam nową formułę, bo nie jest to po prostu nowe opakowanie, ale to jest również nowa formuła, e, podobno lepsza formułowo, ale akurat w to się nie zapotrywałem, po prostu załamałem się, bo to jest mój ulubiony filtr i założyłem sobie, że na pewno będzie tylko i wyłącznie gorzej. I powiem Wam szczerze, że jak, no wiecie, kupiłem sobie tutaj pełne opakowanie, żeby mieć zapas. Dostałem to, bo nawet nie planowałem go kupować, tylko chciałem szukać gdziekolwiek indziej jeszcze więcej butelek tego. Ale dostałem to, więc myślę sobie, dobra, zróbmy porównanie i powiem Wam, że jestem w szoku, bo uważam, że jest lepsze. Nie wiem, czy kiedykolwiek takie rzeczy się zdarzają w świecie, że coś zostaje zmienione i później jest, okazuje się lepsze, ale to takie jest. Ma jeszcze mniej zapachu, już praktycznie niewyczuwalny zapach, jeszcze lżejszą konsystencję moim zdaniem wszystko poszło na plus, także jeżeli lubiliście ten filtr, to się nie musicie przejmować, nie będzie z nim gorzej, a jeżeli go nie lubiliście, to moim zdaniem najlepszy filtr przeciwsłoneczny, jaki ja kiedykolwiek miałem, również pod makijaż, bardzo serdecznie Wam polecam. A, jeszcze jedna rzecz na jego temat, jest na tyle lekki, że można pod spód używać Waszej pielęgnacji i nie będziecie wyglądać jak tłusta kulka. Ja mam cerę mieszaną, w lato dość mocno się przetłuszczam, także coś na ten temat wiem. Kolejne nowości będą od Pat Magrat. Pat Magrat wydała dwa nowe produkty. Jednym z nich jest nowa paletka Mothership, jest to już dziewiątka. Nazywa się ona Utopian Dream. I jest taką, jakby można powiedzieć, jej wersją pastelowej paletki. Jak zawsze mamy trzy maty, trzy cienie metaliczne i cztery na końcu cienie. To są cienie w formule wyjątkowej. Zwłaszcza ten ostatni, ostatni na słoczu jest najciekawszy, bo z takiego różowo-filotowego zmienia się w taki bardzo mocno niebieski, błyszczący cień. Wygląda to na słoczach pięknie, ale te słocze przeważnie nie przekładają się do życia codziennego. No i zresztą wiele razy Wam mówiłem, nawet jeżeli Wam się ta paletka podoba, to ja jakoś mocno ich nie polecam. Ja mam już trzy paletki z tego rodzaju, nie korzystam z nich najczęściej, nie włożę ich ze sobą w kuferku, bo mi ich jest szkoda. Też wcale nie uważam, żeby były aż tak zachwycające. Są to fajne paletki, bardzo dobre, nie wiem czy za 600 zł, aczkolwiek jeżeli kolorystyka Wam się podoba i będziecie takiej paletki używać, wiecie, stale, bierzcie, bo e, to są bardzo dobre cienie. Również pojawił się, e, pojawiła się baza. E, kiedy Pat McGrath wchodziło do Polski, mieliśmy taki z e, sefory, jakby e, Masterclass. Oni opowiadali, wiecie, tam pracownicy Pat Magrat opowiadali o marce i właśnie tam robili taki sneak peek, że będzie wchodzić niedługo właśnie baza pod oczy, pod cienie, przepraszam. I nie spodziewałem się, że to będzie baza w postaci sztyftu. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. Jest to napisane, że jest to mixing liquid w postaci właśnie sztyftu, który będzie dzięki temu bardzo łatwo można używać i podbija oczywiście pigmentację i intensywność jak zarówno i matowych, tak i błyszczących przede wszystkim cieni. No i zapewnia długotrwałe noszenie. Akurat ten produkt wydaje się być ciekawy z założenia, natomiast nie wiem na ile ufam marce Patmagrad w ostatnim czasie sporo było tam rozczarowań u mnie, także będę się przeglądać na razie tylko i wyłącznie z boku i tej paletce i temu primerowi tej bazie. Z YSL będzie się pojawiać nowy tint do twarzy. Ostatnio lubię tego typu produkty, używam cały czas tego mojego Narsa, dzisiaj również mam go na sobie, więc produkty z lżejszym kryciem ostatnio są moimi ulubieńcami. Ten się nazywa Nu Bare Look Tint. Bare look Tint, czyli, że wygląd nagiej skóry będzie dostępny w 20 odcieniach. Na razie jest bardzo mało informacji na jego temat. Dosłownie pojawiło się kilka zdjęć, także tyle mogę na jego temat Wam powiedzieć na chwilę obecną. Być może w następnym miesiącu będziemy mówić na jego temat więcej. bi Perfect. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, że Be Perfect ma aż tyle produktów nowych, bo oni u siebie na stronie mają i samoopalacze, kupę nowych produktów do oczu, jakieś linery, jakieś sypkie pigmenty. Um, bardzo dużo nowych produktów. Ja znałem ich przede wszystkim z paletek cieni takich ich dużych, takich jak Karnaval. natomiast um, chciałbym Wam dzisiaj konkretnie przybliżyć to co mnie najbardziej zaciekawiło z tych wszystkich nowości jakie znalazłem, czyli że produkty do cery e, bardzo fajnie wyglądają ich shaping sticky, czyli że sticky do konturowania, mamy 6 odcieni, kremową formułę która ma się bardzo ładnie blendować i pięknie wtapiać w skórę. Wyglądają dość ciekawie, nie są też drogie, bo Be Perfect nie jest najdroższą marką. I jeszcze we współpracy z Jack, Jack Jossa, chyba tak się czyta jej nazwa, powstał kolejny odcień, który tym razem pomimo, że jest Shaping Stickiem, moim zdaniem jest o wiele bardziej ciepły, więc nazwałbym go bardziej Bronzing Stickiem. Także tak naprawdę odcieni jest 7. Pojawiła się również paletka do twarzy: um, The Perfect Storm Palette, która zawiera rozja rozświetlacz, taki puder rozjaśniający, róż i brązer. Róż jest bardzo ciepły, bardzo brzoskwiniowy, wręcz pomarańczowy. Brązer również po tej ciepłej stronie. Jedyne co mi w tych paletkach się nie podoba, tak samo jak na przykład mówiłem przy um, NABLI, powiedziałem, że troszeczkę za grube są te opakowania, czy przy Glam Shopie tutaj tak samo, te opakowania są naprawdę grube, mogłyby być dużo, dużo cieńsze moim zdaniem, aczkolwiek jeżeli wiecie, nie musicie tego wozić ze sobą w kuferku tak jak ja to robię, to wtedy rozmiarem się nie przejmujecie. I pojawiły się również, i to będzie taka bardziej promowana już um, opcja, jeżeli chodzi o Be Perfect, dlatego że te produkty, które się pojawiły, a pojawiły się kolejne dwie palety do twarzy, są stworzone we współpracy z dwoma influencerami, e Calls World i Zachary Wang. Wang. Shape Shifter, nazywają się te palety. Jedna ma bardziej jakby podkreśloną część Shape i jest to paletka do konturowania na cztery bronzery konturujące i dwa takie mniejsze pudry rozjaśniające, a druga paletka to Shifter i jest to paletka już tak bardziej do policzków w tym sensie, że mamy tam dwa rozświetlacze i trzy róże. Róże znowu, nie wiem czemu, są bardzo bardzo ciepłe. Jeden jest praktycznie żółto-pomarańczowy, drugi jest pomarańczowy, a trzeci jest taki brzoskwiniowy, trochę delikatniejszy, rozświetlający, ale brakuje mi um, troszeczkę więcej różnorodności w różach w tej marce, bo i ta poprzednia paletka była pomarańczowa i ta paletka jest pomarańczowa. Aczkolwiek jeżeli wam się takie konkretnie kolory podobają, to um, możecie się tym zainteresować. Ja uwielbiam ich cienie, więc zakładam, że również podejrzewam, że produkty do twarzy mogą być przyjemne. Jeżeli chodzi o Fenty Beauty, to Fenty e, czy Rihanna będzie wypuszczała nową podmarkę, czyli że Fenty Fragrance czy Fenty Parfum i będą pojawiały się pierwsze perfumy z marki. Już aktualnie można do zakupów za 40 dolarów dostać próbkę tych perfum, e, kupując oczywiście na oficjalnej stronie Fenty Beauty, a natomiast za około 10 dni, od kiedy tego to oglądacie, bo 10, e, będzie można już kupować perfumy na jej stronie, tak w pełnym opakowaniu. Jeszcze będą się pojawiały Fenty Hair produkty za jakiś czas, to tak nadmienię. Z Good Molecules zazwyczaj o nich nie mówię. Słuchajcie, w ogóle w tych filmach z nowościami, bo jest to marka dość trudno dostępna. Dość droga przesyłka jest z Beauty Leisha, więc tak mi się tak jest z Beauty Lisa. także jakoś mocno o niej nie mówię. Natomiast ja tą markę, słuchajcie, uwielbiam. Uwielbiam, Zużyłem od niej tyle produktów, jest to jedna z moich ulubionych marek pielęgnacyjnych, żaden produkt, z których zużyłem mi się nie, jakby nie, nie podobał, wszystkie były naprawdę bardzo dobre. Aktualnie cały czas używam takiego Rose Water Daily Cleanser, bardzo delikatny, taki żelujący, który mi się kończy muszę go uzupełnić. W zeszłym miesiącu pojawiła się nowość, o której Wam nie mówiłem przez to, że ten, ta marka była trudno dostępna. Zaraz przejdziemy do tego, że jest łatwiej dostępna. Powiem Wam e, o co chodzi. E, good, Nie muszę czytać tej nazwy, zwłaszcza, że na tej nazwie zawsze łamie język, ale jest to glikolowy e, tonik złuszczający. Będę go testować jak tylko skończy mi się mój aktualny tonik, także na to się bardzo cieszę. To jest nowość z zeszłego miesiąca. Wydaje mi się, że wspomniałem jeszcze wcześniej, że pojawił się krem pod oczy e, yerba mate wake up e, iGel. Tego również jeszcze nie testowałem, bo na razie mam otwarty inny produkt, więc to czeka w kolejce. Natomiast teraz się będzie pojawiać nowy produkt, Gentle Retinol Cream, który kosztuje 8 dolarów przynajmniej na stronie zagranicznej. Zobaczymy, ile będzie kosztować w Polsce, bo może już powiem od razu na ten temat. MRS Gaski, moja przyjaciółka z Instagrama, powiedziała mi, że robiąc research na, na temat właśnie tego Toniku, bo ona również go otrzymała w paszce PR, zobaczyła, że produkty z Good Molecules są dostępne na Cosi Belly. Także jestem zachwycony. Na razie nie jest tam pełna oferta, ale jest tych produktów już troszkę. Słuchajcie, jeżeli byliście ciekawi tej marki, lećcie tam, bo dostawa będzie z Polski, będzie to u Was szybko, a te produkty są świetne. Uwielbiam je, bardzo serdecznie Wam polecam. Um, wszystko, <laughs> wszystko naprawdę. Ja miałem krem do twarzy, miałem Multum Ser. Do twarzy, olejek różany, produkty do oczyszczania twarzy. Genialne kosmetyki z dobrym składem. W ogóle u wszystkich tych produktów, również mało tego, że macie wiecie bardzo wyraźnie podane składy, to również jest wydzielony procent, czego jest najwięcej, czego jest najmniej, nie tylko właśnie w kolejności, ale również dokładnie w procencie. Bardzo fajna, etyczna marka, polecam dość o nich ten, no chociaż nie, jeszcze tylko powiem o tym retinolowym kremie, ma być on bardzo delikatny zawiera tylko 0,1% retinolu przy okazji ma w sobie antyoksydanty takie jak bakuchiol, który również jest takim roślinnym odpowiednikiem retinolu, więc jeszcze bardziej będzie wpływać na tą przemianę komórkową plus są jeszcze um, tam olejki z um, winogron alatonina um, i aloes po to, żeby łagodzić efekty e, retinolu. Także ma być to bardzo delikatny krem z retinolem. Dobra, teraz dość o nich, jedziemy dalej. Porozmawiajmy sobie o nowościach z Anastazji Beverly Hills i tutaj po raz pierwszy od bardzo dawna Anastazja wypuściła coś, co naprawdę moim zdaniem jest interesujące. Już ta ostatnia paletka do twarzy była dość ciekawa z różnym brązerem i e, rozświetlaczem, a uważam, że te produkty kremowe, które są dokładnie tak naprawdę tym samym, są jeszcze ciekawsze. E, w skład kolekcji wchodzi właśnie brązer kremowy, który będzie dostępny e, w o ile się nie mylę, siedmiu odcieniach. E, bardzo wiecie, szeroka gama kolorystyczna od najciemniejszych po najjaśniejsze kolory, czyli że dla każdego coś dobrego. Jak również w tej kolekcji znajdują się dwa rodzaje sticków do twarzy, które na swoim końcu z drugiej strony zawierają pędzelek. Widziałem już parę recenzji, ludzie nie polecają jakoś mocno tego pędzelka. Nie tak jak w wypadku na przykład Make Up by Mario, gdzie ten pędzelek moim zdaniem fajnie się sprawdzał. Tutaj ludzie akurat z niego nie są zadowoleni, ale nieważne. W zeszłym miesiącu już Wam opowiedziałem o tym, że się w marcu będzie pojawiało sześć rozświetlaczy i one są właśnie częścią tej Nowej kolekcji, jak również 5 odcieni róży do policzków. Um, słuchajcie, ta kolekcja mi się bardzo podoba. Będę na nią polować, jak się będzie pojawiała w Seforze, tak myślę. Zobaczymy, ile to będzie kosztowało, oczywiście. Um, podoba mi się, podoba mi się. Bronzer akurat też nie wspomniałem, jest po prostu wylany do foremki, nie jest w stiku. Co mnie troszeczkę dziwi, ale być może ta formuła była na tyle miękka, że akurat w formie stiku się nie sprawdzała aczkolwiek nie ma to najmniejszego znaczenia jestem ciekaw tych produktów, zbierają dość dobre opinie, zwłaszcza bronzer najmniej interesuje mnie z tego wszystkiego rozświetlacz, ale jak już testować kolekcję no to testować kolekcję, tak myślę także będziemy się tym bawić mam nadzieję w przyszłości, jedziemy dalej do kolejnych sticków i sticki są z M Cosmetics, akurat w tym wypadku mamy tylko róże i tylko bronzery, ale również bardzo bardzo mi się podobają, mamy cztery bronzery które pomimo, że w dość małej ilości kolorów są również różne. Rzucone dość mocno w kolorystyce od jasnego po dość ciemny. Są cieplejsze, są chłodniejsze, czyli do kontrowania lub do opalania. Róży jest tutaj z kolei 6, znowu i cieplejsze, i jaśniejsze, i ciemniejsze, i chłodniejsze. Bardzo fajna, różnorodna kolorystyka. I znowu jest to coś, co jak zobaczyłem, to stwierdziłem, że chcę sobie kupić i wszedłem na stronę. Ogólnie mam chyba jakąś ostatnią fazę na stiki do, do twarzy i kremowe produkty. Wszedłem sobie na stronę i dajcie mi znać, czy M Cosmetics wysyła do Polski, bo na liście krajów jest tak dużo krajów, również kraje z Unii Europejskiej, kraje takie jak wiecie, jakieś takie mniej kojarzące się, że, że firmy z zagranicy by tam chciały wysyłać cokolwiek. Nie pamiętam dokładnie nazw, ale nieważne. I. Nie wysyłają do Polski, nie można tam znaleźć polski totalnie. Dajcie mi znać, czy to jest jakiś błąd na stronie, czy może ja coś źle robię. Jeżeli kupujecie z M Cosmetics, dajcie znać gdzie, bo akurat te róże i bronzery bardzo mi się podobają i chciałbym być również ich właścicielem. Um, jedziemy do ostatniego styku, tak mi się wydaje, który dzisiaj będziemy omawiać. Akurat on jest już z Jouer, chyba tak się wymawia tu nazwę, czy Jouer. Jest to Bloom Bronze and Glow Sunrise. A nie, tak samo jest, dokładnie. Jest to stick tak naprawdę dwustronny. Z jednej strony zawiera rozświetlacz, natomiast nie są to takie zwykłe rozświetlacze, tylko to są rozświetlacze błyszczące. Tam jest napisane shimmering, czyli że zawierają w sobie brokat. Jeden, to jest, jeden z tych odcieni będzie szampańskim różem, drugi złotem, drugi złotą brzoskwinią, a z drugiej strony mamy różne odcienie bronzerów. Um, tak jest, także również dość fajna opcja, akurat aż tak bardzo mnie nie ciekawie jak te poprzednie, ale jeżeli wy lubicie żułę, to on wysyła do Polski, to wiem na pewno, no i możecie sobie taki produkt zakupić. Z kolei coś, co też bym chciał, bo akurat bardzo dużo było produktów do cery w tym miesiącu, dlatego jestem trochę mocno podekscytowany i zainteresowany nimi to znowu jest produkt z Glossier, znowu marka, która nie wysłała do Polski, którą ciężko dostać w Polsce, aczkolwiek zbiera bardzo fajne recenzje i opinie swoich klientów. Ogólnie nie mówię o tym produkcie, tylko po prostu jako marka. Ja już z tej marki używałem produkt, taki, który się nazywa Cloud Paint w odcieniu dusk, o ile się nie mylę. Genialny, bardzo ładnie napigmentowany, super fajna konsystencja, ładnie się blenduje w skórę, ja go kupiłem w prezencie dla Marcina i muszę sobie cały czas się do tego zbieram, żeby kupić sobie po raz, po raz kolejny, żeby po raz kolejny kupić ten produkt jeszcze raz tym razem dla siebie, może nawet w kilku odcieniach, bo formuła jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, mimo że ja nie potrzebuję kremowych róży, ale... Podoba mi się. Także um, zastanawiam się nad nim. Natomiast teraz pojawiła się kolejna rzecz do tego, nad czym się zastanawiam, czyli że Solar Paint. I tutaj akurat będzie bronzer w kremie czy w płynie dostępny w czterech odcieniach i ma być to taki raczej ciepły um, produkt, który raczej ma nam dodać troszeczkę świetlistości i opalenizny, aniżeli do kontrowania. Także Um, tak jest, zawiera on sobie odbijające światło perełki, więc tak jak mówię jest rozświetlający e, z nataszy mamy parę nowości, liner już jest dostępny od jakiegoś czasu no, w przeciągu tego miesiąca się pojawił już jest na polskiej stronie Sephory jest to mikro, e, makro przepraszam, macro Blade Liquid Liner jest to liner z e, felt tip applicator, jak to powiedzieć z gąbeczką na końcu, coś za czym nie przepadam Natomiast ma być to formuła, która przez niego jest właśnie przez ten aplikator bardzo dobrze podawana, ma być ultra czarny i ma iść w parę jego wysokiej jakości zachowania, ma iść w parę z jej wysokiej jakości zachowaniem cieniami. Nie wiem, czy to miało sens w sensie składowo, ale myślę, że złapaliście o co mi chodzi. I coś, co również jest takim sneak peekiem, co jeszcze nie do końca jest za dużo zdjęć z tego produktu, ale pojawia się coś takiego jak Glam Face Palette. Jest to paletka tak naprawdę wszystko w jednym, więc bardzo moim zdaniem fajna na wyjazdy. Mamy tam z tego, co widzę, kremowy róż, rozświetlacz, który wygląda na rozświetlacz prasowany, po prostu załapał się pod tą osłonkę. Mamy tam również... 5 cieni do oczu, 2 metaliczne i 3 matowe, czyli że taka bardzo fajna, podstawowa, również w kolorystyce na co dzień, paletka do, do malowania do twarzy i oczu. Bardzo moim zdaniem ładna. Mamy rozświetlacz nowy z Hermes, Hermes które się nazywa, dobra, nie przeczytam tej nazwy, bo to jest po francusku. Um, na razie mamy tylko jeden, jeden kolor, podobno będzie się pojawiać tych kolorów więcej. To teoretycznie również ma być świąteczna kolekcja, więc nie wiem, czemu widzimy ją już aż tak wcześnie, natomiast jeszcze o tym będziemy rozmawiać, bo nie tylko ta marka wypuszcza teoretycznie już świąteczne produkty. Mamy jeszcze wakacje, no ale Mniejsza o to. Roświetlacz oczywiście podejrzewam, będzie kosztować zawrotną kwotę, dlatego że ich róże chyba kosztują, o nie się nie mylę, po około 50 dolarów. Także po rozświetlaczu również możemy się spodziewać ciekawej kwoty. E, idziemy teraz do Hoodie Beauty. Pierwszy produkt, który z Hoodie Beauty znalazłem, to e, Legit Lashes Waterproof Top Coat, czyli że. E, Baza, nie toper do waszych tuszy do rzęs, który ma sprawić, że te tusze do rzęs będą wodoodporne. Ma to być produkt, który tworzy taką ochronną fo folikę, ochronną powłokę na normalnym tuszu, dzięki czemu właśnie chroni go przed wodą. Ma też taką bardzo małą, precyzyjną szczoteczkę, którą teoretycznie powinniśmy bez problemu pokryć. Całe rzęsy, no i ma też tych rzęs nie obciążać, ani nie rozpuszczać tego tuszu, który już, tam już na tych rzęsach się znajduje. Także w teorii produkt idealny dla osób, które potrzebują wodoodpornego tuszu, ale go nie mają. Fajny produkt, ciekawy, tyle na ten temat powiem. No i rozszerzyła się kolekcja rozświetlaczy do ciała i twarzy Nymph. Z Hoodie Beauty i tych produktów tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy przede wszystkim to, co oni bardzo promu promują: Nymph Glaze Skin Glowing Perfector. I jest to. Wygląda jak rozświetlacz prasowany, ale jest to kremowy rozświetlacz, który, tak jak oglądamy sobie na słoczach, na zdjęciach, które są produktowe, wygląda na bardzo tłusty produkt, na coś, co na pewno nie chciałbym aplikować na swoją twarz. Podejrzewam, że może to zastyga, ale jeżeli nie, to na ciało również nie chciałbym tego aplikować, bo po prostu to wygląda strasznie jak taka tłusta, olejowa, obrzydliwa masa. Pojawił się olejek dry oil, tak się to nazywa, body drip shimmer dry oil, czyli że olejek do, do ciała z drobinkami rozświetlającymi jest delikatnie taki ciemny w kolorze, więc może Wam dodać delikatnej, tak jakby fałszywej opalnizny, jeżeli będziecie go używać na jasnym ciele. Ma również właściwości pielęgnacyjne, awokado, witamina E, chochoba olejek. Um, natomiast jest również pachnący, w sensie jest perfumowany zapachem perfum Chude, um, bo Huda również ma markę z perfumami, no i właśnie on ma ten zapach. Zje, I próbuję znaleźć, czy tak e, nazywa się ten zapach, który został użyty w środku. Utopia Vanilla Coco. Dokładnie. Um, pojawił się również róż. Nymph Kiss Glow Blush. I jest to róż, który po słoczach wygląda bardzo podobnie jak rozświetlacz z wlady. Ja od razu jak go zobaczyłem, to mi do głowy przyszło, że on wygląda w kolorze i w swoim wykończeniu jak ten rozświetlacz tutaj. Właściwie również nazwałbym go bardziej różem, bo on ma taką dość mocną bazę kolorystyczną, kolorystyczną, ale przepiękną drobinkę odbijającą światło. Więc um, ja się zastanawiałem właśnie, co ja zrobię, kiedy ja ten rozświetlacz zużyję, bo to jest jeden z ładniejszych różowych rozświetlaczy. E jak widzicie nie wygląda na to, że miałbym go kiedykolwiek zużyć, ale myślę, że dla Władka, który się tym przejmował jeszcze kiedyś, to ta wersja Nymph od Hudy um, byłaby fajnym rozwiązaniem na podrotowanie tego rozświetlacza, który w mojej głowie miał mi się skończyć szybko. Ale jedziemy dalej. Pojawił się również, um, kiedyś już się pojawiał wcześniej swoją drogą ten rozświetlacz: Nymph All Over Body Glow in Helios. Um, no i to właśnie jest nowy odcień, dlatego że kiedyś już wcześniej pojawił się ten bardzo duży rozświetlacz, który Huda promowała. Przede wszystkim jako produkt do ciała, niekoniecznie do twarzy, chociaż również, ale on został wypuszczony w dość ciemnym odcieniu, więc wielu osobom na twarzy się nie sprawdzał. O ile się nie mylę, ten odcie odcień tutaj jest jeszcze ciemniejszy, także bardziej. Jednak do ciała. W kolekcji również mamy ręcznik plażowy, mamy torbę plażową i sporo pędzelków czy dwa pędzelki w sumie. Znowu o chudzie było trochę za dużo, także idziemy dalej. Idziemy teraz do Guerlain i znowu jest to tylko i wyłącznie sneak peek na razie za wiele nie wiadomo, ale będzie się pojawiać podkład, na razie jest powiedziane, że ten podkład pojawiać się ma 15 września w Azji um, nie wiadomo czy będzie pojawiać się w Polsce, czy ogólnie w krajach europejskich i w Stanach mam nadzieję, że tak, bo wydaje się być ciekawy, ja ogólnie lubię dość podkłady z Guerlain i mamy tutaj podkład Orchidee Imperiale jest to ogólnie linia pielęgnacyjna z Guerlain, która jest cholernie droga, Uf, składowo nie jest genialna, ale akurat jeżeli chodzi o podkład, to jestem ciekaw, czy będzie fajny. W zestawie myślę, że będzie albo do kupienia, albo w zestawie razem z podkładem, bo czasami te bardzo drogie podkłady mają ze sobą pędzelki. W każdym razie widzę tutaj też pędzelek, natomiast kolorów jest jak na razie tylko pięć i wszystkie wyglądają jak ten sam kolor. Także nie wiem, jak będzie tutaj z, z tym tematem, natomiast dlatego, że jest to ta Orchid Imperiale, bla, bla bla to ma być to bardzo taki właśnie pielęgnacyjny produkt, ale jeszcze nie wiemy, czy on ma być Um, kryjący, rozświetlający, jaki to jest na razie tajemnica. Jedziemy do Jeffrey Stara. Bardzo rzadko kiedy o nim mówię, on miał kilka nowości u siebie w swojej marce, które ja po prostu ignorowałem, bo nie chciałam mi się na ich temat rozmawiać. Też osobiście nie jestem fanem samego Jeffrey'ego, także rzadko tak jak mówię na ten temat się wypowiadam. Aczkolwiek pojawiła się kolekcja, która się nazywa Pink Religion i ja jestem tą kolekcją zachwycony, dlatego że tutaj wszystko jest różowe. Bardzo lubię ten kolor um, i taka monochromatyczna kolekcja po prostu do mnie bardzo mocno przemawia. Umawia. W kolekcji mamy oczywiście paletkę na 18 cieni, z czego chyba tylko 3, o ile się nie mylę, jest cieniami błyszczącymi. Są one już dostępne od dzisiaj, czyli że od 30. Wy to oglądacie, zakładam pierwszego, także um, dostępne są już na stronie, chociaż ja osobiście poczekam, czy pojawi się w Deglasie i kiedy pojawi się w Deglasie, um, bo nie chcę mi się płacić za wysyłkę 40 praktycznie dolarów. Um, także poczekam. Mamy również, słuchajcie, rozświetlacz Sacred Glass Extreme Frost Palette. I słuchajcie, jest to rozświetlacz, który ma dokładnie tą samą formułę, co te rozświetlacze Extreme Frost, które były dostępne pojedyncze, które kosztują 50 dolarów normalnie. Są to przepiękne rozświetlacze drobinkowe, jeżeli takie lubicie, ale efekt, który one dają, jest po prostu zniewalający, ale musicie lubić brokat. Natomiast pojawiła się paletka na trzy odcienie z tą samą formułą, która kosztuje tylko 62 dolary. To jest nadal dużo, ale jak na tą formułę, którą Jeffrey sprzedaje, to już wychodzi bardzo fajna cena. E, mamy tam taki odcień różowy i dwa takie bardziej e, normalne skórne. Tę paletką też jestem bardzo ciekaw, jestem nią bardzo zainteresowany, zobaczymy czy się będzie pojawiała w Polsce. A tak poza tym mamy nowe odcienie szminki Velvet Trap w o ile się nie mylę 9 odcieniach, przepraszam w 8 odcieniach. Mamy wygładzający spray utrwalający do twarzy, mamy... Produkt, którego w marce wcześniej nie było, czyli że rozświetlający, nabierzający balsam, również z drobinkami w czterech odcieniach. Wszystko oczywiście swoją drogą jest w odcieniach różu, tak żeby żebym tego nie ominął nigdzie, bo myślę, że na zdjęciach widzicie. I tak, tak mi się wydaje. Są jeszcze akcesoria takie jak lustra, mamy... Plecak jeszcze, tak, lustra i plecak. Dobra, dość Jeffrey'em. Jedziemy do Narsa. Nars wypuszcza dwie paletki z czterema różami. Akurat to mnie bardzo mocno interesuje i myślę, że zaopatrzy się w tą pierwszą, w tą jaśniejszą, w której znajduje się kolor Orgasm, Orgasm X, Behave i Dolce Vita. Również mamy ciemniejszą wersję dla ciemniejszych karnacji. Paletki w Stanach mają kosztować 39 dolarów, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Polsce. I również pojawiły się dwa zestawy produktów. Do ust po dwa produkty, które się nazywają Mat and Glow. W sensie te zostały się nazywają Mat and Glow um, i mamy tam kredkę do ust, która jest tak naprawdę szminką w postaci takiej grubej kredki i balsam e, taki nabłyszczający, czyli że kredka jest matowa, a balsam jest rozświetlający. Z Wayne Goss'a mamy e, paletkę nową, która się nazywa Pearl. Po raz pierwszy Wayne Goss nie umieścił w swojej palecie czarnego cienia, co obiecał na początku swojej marki, że będzie w każdej paletce wykładać czarny cień. Ludzie byli z tego niezadowoleni, dostał sporo krytyki w tej kwestii, więc nareszcie ten czarny cień wyciągnął. Jest to tym moim zdaniem bardzo piękna, użytkowa paletka mm, ślubna tak na nią patrzę i tak też opisał ją e, albo codzien, do codziennego używania również, przepraszam. E, tak też opisał ją um, Wayne Goss, że jest to jego najbardziej romantyczna paletka, którą on by dedykował do makijaży ślubnych. Cztery cienie matowych, jedna perła i jeden celestial shade, tak jak on powiedział, czyli że taki mocno brokatowy, który ma dawać efekt mokrej powieki. Um, Wayne Goss zbiera świetne recenzje, jeżeli chodzi o jakość jego produktów, także jeżeli Wam się kolorystyka podoba i chcecie wydać więcej na paletkę, która ma bardzo duże wkłady i która Wam na pewno będzie służyć, myślę, w makijażach codziennych bardzo dobrze, to e, jestem za tym i popieram waszo, Waszą chęć zakupu. Dobra, idziemy dalej. Mamy nowości z Jaclyn Hill Cosmetics. Ich jest bardzo dużo, także tutaj, tak jak z Glam Shopem, prze, prze, przejdziemy sobie dość szybko. Będzie się pojawiać, e, będą się pojawiać produkty do pielęgnacji ust, peeling do ust, jak również i taki e, balsamo, e, maseczka do ust nabliżająca. Mamy kolekcję, która się nazywa... Hot Tropics Collection, w skład której wchodzą takie olejki do ust, jeden przezroczysty, i trzy w kolorze, rozświetlacze płynne, rozświetlacze takie, wiecie, putty, które takie takie gumowate, trochę jak to powiedzieć, takie plastelinowe, w czterech odcieniach, czyli że takie prasowane, i pięć bronzerów, również kremowych, podobnych do tej Anastazji Beverly Hills, o której mówiłem wcześniej. Aczkolwiek, tutaj mamy pięć kolorów i tutaj Jacqueline zabrała bardzo dużo krytyki, dlatego że te kolory pomimo Mimo, że jest ich pięć, są bardzo jasne, bardzo mało się różnią. Także ciemniejsza klientela jest niezadowolona, również ta jaśniejsza też, bo już wszyscy uważamy, że tej kolorystyki powinno być na tyle dużo, żeby każdy mógł się załapać. Jacqueline mówiła, że na razie wprowadza tylko i wyłącznie tyle kolorów, które wprowadziła, bo to jest niby kolekcja limitowana, natomiast ona pracowała nad tym produktem długo, więc wprowadzi go po jakimś czasie normalnie do stałej oferty i wtedy tych kolorów będzie więcej. Natomiast, mimo wszystko, ludzie nie, wiecie, nie wzięli tego tłumaczenia do siebie za dobrze, jest spora krytyka. I jeszcze się pojawiło na urodziny Jacqueline Hill trzy błyszczyki. Taka niespodzianka była, że można było zamówić trzy, no pojawiły się trzy kolory, można było oczywiście zamawiać pojedynczo, ale pojawiły się takie błyszczyki na jej 31, o ile się nie mylę, urodziny. Dobra, Skat pojawił się... Od Kat Von D, od KVD Vegan Beauty, przepraszam, będzie się pojawiać nowa szminka do ust, która się nazywa Epic Kiss Nourishing Vegan Butter Lipstick. W 15 odcieniach, w takim bardzo wąskim opakowaniu, więc myślę, że malowanie ust nią będzie bardzo precyzyjne. Ma być mocno napigmentowana, bardzo miękka jak masełko, no i ma oczywiście takie trochę rozświetlające wykończenie, o ile się nie mylę. Tak jest, rozświetlające wykończenie. Um, ładne, dość opakowanie. Jedziemy dalej. Mark Jacobs. Żadnych nowości na temat, których chcę powiedzieć, dlatego że nowości na razie się nie będą raczej pojawiały. Przez to, że Mark Jacobs odchodzi od marki produkcyjnej, czyli że Kendo. Kendo robi m.in. Fenty Beauty, robi uh, KVD robi e, Byte, nie, nie Byte Beauty, przepraszam, Nude Sticks. E, natomiast robiło też marka Jacobsa w ostatnim czasie, ale Mark Jacobs od nich odchodzi, dlatego że za chwilkę kończy im się umowa, którą wspólnie podpisali i szuka sobie nowych partnerów e, i, i nowych firm produkcyjnych, które będą robić jego kosmetyki. Także aktualnie wszystko jest wyprzedawane i podejrzewam, że tak samo jak Kylie jakiś czas temu e, Mark Jacobs będzie wchodzić z nową, e, zupełnie odsłoną swojej marki kosmetycznej. Jeżeli chodzi z kolei o Kylie, dlatego, że ona właśnie przeszła do Coty, odeszła ze swojej poprzedniej marki Sip Beauty, zrobiła wszystkie kosmetyki od zera, to jest już dostępna w Douglasie Polskim od jakiegoś czasu. Dzięki temu, że jest razem z Coty, to po prostu jest dostępna w Europie, a nie tak jak wcześniej było, tylko i wyłącznie w Stanach, więc bardzo fajnie, także jeżeli byliście ciekawi nowych produktów Kylie, to można je kupić, bardzo łatwo są teraz dostępne. I to samo czeka KKW. E, dzięki, że to oglądacie, czyli, że pierwszego jej strona została zamknięta. Wcześniej produkty były na dość mocnej wyprzedaży um, i czekają dokładnie to samo, co marka Jacobsa i czekało e, co się stało z Kylie. Także na chwilę obecną KKW schodzi z rynku. Mam nadzieję, że wrócą z um, takimi najbardziej podstawowymi produktami na początek, z których najbardziej kim jest znana, czyli że jest z jej tej paletki Classic Nudes. Tak mi się wydaje, że ona się nazywa. No i przede wszystkim z produktów do ust w odcieniach Nude, które ja uwielbiam. One Size, czyli że marka Patryka Star z YouTube'a wychodzi z kolejnym dość ciekawym moim zdaniem produktem, dlatego, że to będzie dost, dostępny e, korektor do twarzy, który ma mieć całodniową trwałość, e, krycie od średniego po pełne. Oczywiście korektor, tak jak wszyscy nam obiecują, nie będzie się zbierać, nie będzie się ciastkować, ma być... Em, Troszeczkę wolniej zastygający po to, żebyśmy mogli zrobić nim tak naprawdę, ale zastyga, żebyśmy mogli zrobić nim wszystko, czyli że pracować na niedoskonałościach, pod oczami, jak również naszą buzię ewentualnie konturować. Dostępne będzie w 24 odcieniach, a i ma być wygłodzający, czyli że ma być taki korzystny dla tekstury na naszej twarzy. Z Charlotte Tilbury właśnie to jest ta kolejna marka, o której mówię, że teoretycznie te rzeczy, które zaczynamy powoli widzieć są chyba kolekcją świąteczną. Podejrzewam, że tych kosmetyków oczywiście na święta wyjdzie jeszcze o wiele więcej, ale troszkę za wcześnie na to, żeby mówić o świętach. Dajcie się jeszcze cieszyć ludziom wakacjami ostatnim miesiącem lata. Um, no ale jeżeli chodzi o Charlotte Tilbury, będą się pojawiały takie paletki jak z tych większych um, i takie chyba ważniejsze wydanie czyli że Instant Eye Palette Smokey Eyes Are Forever. Paletka na 12 cieni, która, według nazwy, ma być teoretycznie przeznaczona do makijaży smoki. Mamy tam czarny cień, mamy tam trochę zieleni, no i oczywiście brązy chłodniejsze i cieplejsze. Um, natomiast jeszcze pojawiły się, na razie są dostępne dwa kolory, nie wiem sensie się dostępne. Na razie wiemy o dwóch kolorach czy dwóch wersjach kolorystycznych, być może będzie ich więcej. Um, są to um, tak zwane Celestial, aha, nie przepraszam, Celestial Pearl i Cosmic Pearl to są nazwy tych kolorów, natomiast paletki nazywają się Luxury Palette of Pearls i tutaj zawarta jest nowa formuła dla Charlotte Tilbury jeżeli chodzi o cienie do oczu podobno jest to właśnie taki bardzo ta, ta nowa formuła, ten jeden cień, który chyba ma tam właśnie gwiazdki wytłoczone to jest taka formuła, która wygląda podobno jak filtr wygładzający na oczach coś teoretycznie nie jest z tej ziemi, tak jak mówią wszyscy, u kogo te recenzje słyszałem, bo już ta formuła była w poprzednich paletkach nie mam, nie wiem z, z autopsji wiem, że te rzeczy które są uznawane w sensie tak polecane jako coś nie z tej ziemi, totalnie jakby nie zasługują na ten hype. Także nie wiem, ale nie oceniam. Jestem ciekaw, bo akurat jeżeli chodzi o markę Charlotte Tilbury, ja tutaj za dużo rozczarowań nie miałem. Tak jak właśnie w wypadku z chociażby Pat McGrath. Patrick, ta wypuszcza kolejne rozszerzenie swoich produktów do brwi i jest to Brow Laminator. O ile się nie mylę, tak, Brow Lamination, la, brow lamination Gel. Jest to, podejrzewam, żel w stylu tego żelu z Benefidu, a przynajmniej kojarzy mi, się dlatego, że, e, kojarzy mi się z tamtym produktem, dlatego że ma taką bardzo fajną, ciekawą szczoteczkę do aplikacji e, właśnie kosmetyku na brwi. Przez to, zwłaszcza szczoteczkę, jestem jego dość mocno ciekaw. Ogólnie produkty z Patryka cały czas przykuwają moją uwagę. Uważam, że bardzo dobrze wypuszcza interesujące kosmetyki, przynajmniej dla mnie. Również opakowanie jest ładne, e, takie minimalistyczne. No, podoba mi się. Patryk ta robi to dobrze, przynajmniej jeżeli chodzi o, 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 moje, o moją stylistykę. Kolejny produkt do CERY, na temat którego nie wiemy dużo, jest to podkład w kompakcie z Gucci. Jedyne, co na jego temat chcę powiedzieć, to to, że jego opakowanie moim zdaniem należy do kolekcji z Lovely Pastel Tropics. Jak na Gucci prezentuje się to strasznie tanio i więc tylko tyle na ten temat powiem. RBDK DK postanowiło przeformułować, nie wiem jak po polsku dokładnie um, to prawidłowo mówić, bo po, po, po angielsku jest reform, reformulate, a po polsku nie ma czegoś takiego jak przeformułować, w każdym razie odświeżyć formułę swoich produktów do ust. Wszystkie szminki z linii Vice będą wycofane, wchodzą nowe, w moim zdaniem brzydszym opakowaniu. Takim z dziwnym ścięciem, co mi się nie do końca podoba. W mi się to podobało, tutaj mi się to nie podoba, natomiast formuły będą dostępne matowe, kremowe, yy, czyli że takie zwykłe, tradycyjne i takie bardziej rozświetlające. Jak również yy, odnowione zostaną błyszczyki. Tak samo uważam z delikatnie mniej wygodnym użytkowaniu, tak jak na moje oko, aplikatorem. Także. Yy, to, to ta reformulacja tego wszystkiego mi się nie podoba osobiście, aczkolwiek, jeżeli wam się podobają kolory, mam nadzieję, że przynajmniej te formuły, które będą wprowadzone teraz będą w jakimś stopniu e, krokiem wyżej, jeżeli chodzi o jakość. Jedziemy do kolejnej rzeczy, która jest ultra irytująca, moim zdaniem, przynajmniej ja tak na to patrzę i są to te cienie, o których wspomniałem wam już w zeszłym miesiącu z Hourglass. Już wtedy mówiłem, że te cienie są trochę przekombinowane, że te opakowania są przekombinowane. I jak się dowiedziałem, że jak, ile to wszystko kosztuje, to yy, nie tylko mi, ale również w większości internetu yy, zaczęła pulsować żyłka na czole. Słuchajcie, jeden cień, który ma w sobie jeden, jeden gram, czyli że jeden wkład, bo są to takie paletki, które możemy sobie uzupełniać yy, w dowolnie. Jeżeli ja tylko powiem, że cieni się pojawiło 44 w czterech wykończeniach, maty, satyny, metaliki i e, takie dość mocne błyski. Widziałem już recenzję, e, o, ludzie opisują, że nie są to cienie genialne, są to cienie bardzo dobrej jakości, ale nadal by wybrali np. Na Natasha Denonę zamiast tych cieni, która właściwie chyba jedna paleta Natasha Denone kosztuje około 60 paru dolarów, ta mniejsza, tutaj jeden cień kosztuje 29 dolarów a tam jest cienie 15 i mają większą gramaturę niż to, to ta ce te ceny, te ceny po prostu moim zdaniem zabiły wszystko i nie wiem, czy to będzie ich e dobre wejście w cienie, bo oni już kilka razy mieli paletki z cieniami, które się totalnie nie sprawdziły, nikt nie był tego ciekaw i myślę, że to im totalnie e wcale nie pomoże. Tak jak powiedziałem, na Daglasie już są dostępne te cienie. Jeden cień kosztuje 144 zł za 1 gram. Ta pojemność również jest śmieszna, dodatkowo one nie są magnetyczne, czyli że możemy je tylko i wyłącznie wkłożyć w ich opakowania, które oni stworzyli do tego. Więc jeden, wiecie, jedno opakowanie na wkład kosztuje 54 zł, więc jeden cień razem z opakowaniem, które musimy sobie dokupić, będzie nas kosztować 198 zł. Trzy cienie albo inaczej, paletka na trzy cienie kosztuje 63, więc wypełniona paletka kosztuje 495 zł, a paletka na 5 cieni kosztuje 81 zł i wypełniona będzie kosztować nas 801 zł. Gdyby te cienie były takiej jakości, że one faktycznie zmietłyby wszystko na świecie i przy okazji miały odpowiednią gramaturę, którą można byłoby uzasadnić, to wtedy można byłoby na ten temat rozmawiać. Normalnie paletki z Pat Magrat po 600 zł przy swojej gramaturze kosztują około 7 dolarów za, za gram, Tutaj mamy, wam jeszcze raz przypomnę, 29 dolarów za gram. Także jest to śmieszne i żałosne. I coś, co jest również moim zdaniem, śmieszne i żałosne, to współpraca Benefita z Croxem. Zrobili sandały i ten taki typowy but Croxa. Ja myślałem, że to jest żart. To jest obrzydliwe. Jedziemy dalej. <laughs> Color Pop. Wypuścił współpracę z atomówkami. Jak była zapowiedź, tego byłem bardzo podekscytowany. Myślałem, że sobie coś z tego kupię, bo uwielbiałem tą bajkę. Niestety produkty konkretnie do mnie nie trafiają, natomiast jeżeli Wam się podobają, chcielibyście mieć z tej współpracy coś, no to już mówię Wam, co możecie tam znaleźć. Paletkę do cieni, 12 cieni, oczywiście standardowe. Mamy tam troszeczkę niebieskich po bajce, zielonych po brawurce, różowo-czerwonych po bójce. Dobrze wszystko zapamiętałem, dobry nazwy powiedziałem. Mamy również błyszczyki do ust, takie kredki, czy cienie w sztywcie inaczej, dwa róże w całkowicie serduszka, spinki, produkty do pielęgnacji, zaraz znajdę, co to jest dokładnie. A, maseczki do ust. I mamy też takie mydełko do robienia piany w, kąpiele, w kąpieli. Nic dla mnie. A jeżeli coś widzicie dla siebie... No to polecam. Got to be, będzie wypuszczać make-up. Nie wiem, jak na to patrzę, troszeczkę to jest dla mnie takie mamy markę, teraz kosmetyki do makijażu są modne, zróbmy kosmetyki do makijażu. Um, tak przynajmniej dla mnie to wygląda, a być może to będzie ciekawe i mam nadzieję, że również będzie w przystępnej cenie. Nie będę Wam mówić, co już wypuścili, ale wypuścili naprawdę ogromną ilość produktów, od produktów do brwi, po rzęsy, rozświetlacze, produkt do ust i tak dalej. Zakończymy ten odcinek nowościami z Lore Mercier. Pojawił się nowy puder Light Catcher Translucent Loose Setting Powder w trzech odcieniach. I mam nadzieję, że to będzie, bo to ma być oczywiście puder rozświetlający delikatnie, ale mam nadzieję, że to będzie dobrze rozświetlający puder, dlatego że oni już mają w swojej ofercie puder ten z tej linii translucent, tak jak jest ten matowy, to tak również jest wersja glow. I ta wersja glow jest naprawdę glow, na tyle moim zdaniem glow, że w niej się wygląda jakby się wysmarowało właśnie rozświetlaczem po całej twarzy i się wygląda tłusto i nieświeżo. Więc mam nadzieję, że ta nowa wersja schodzi troszeczkę z ilości glow. Nazywa się Light Catcher, więc zakładam, że jest tego rozświetlenia tam odrobinę mniej. I mam nadzieję, że to będzie właśnie taki dobre medium, taki dobry puder, rozświetlający, który nie jest rozświetlaczem. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Także tutaj również pokładam nadzieję w to, że będziemy mieli fajny nowy produkt. Odcinek bardzo długi. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli wytrzymaliście ze mną cały ten filmik. Będziemy się widzieć oczywiście za miesiąc. Będziemy rozmawiać o jeszcze większej ilości kosmetyków. Zapraszam Was również na odcinek w środę. Jeżeli ten odcinek Wam się podoba, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich oglądać więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Cześć!